3. Liczba 3 jest dzisiejszym hasłem przewodnim, bo jak pewnie wielu z Was zauważyło, niedawno strzeliły 3 miliony złotych na Funny Money. 3 miliony złotych w darowiznach od zakupu w internecie. To pieniądze tak na dobrą sprawę podniesione z ziemi, tak? Bo ani użytkownik, osoba Was wspierająca, ani Wy jako organizacja nie wydaliście ani złotówki, żeby te pieniądze pozyskać. No może poza zaproszeniem czy informowaniem chociażby w mediach społecznościowych o tym, że jest taka nowa forma pomagania. Świętujemy 3 miliony, będziemy świętować przez najbliższe pewnie 2 tygodnie albo może i jeszcze dłużej. Zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na grupę Fundraiserzy Funny Money, bo tam będą bieżące informacje o tym świętowaniu. Będą materiały, które Wy również możecie dalej udostępniać. Bo to jest tak na dobrą sprawę informacja o tym, że to działa, że ten mechanizm funkcjonuje, że w ten sposób można realne pieniądze zebrać na działalność Waszych organizacji. Zachęcam w takim razie do tego, żebyście weszli na grupę Fundraiserzy Funny Money, żebyście tam byli aktywni, zaglądajcie też do newsletterów, które od nas otrzymujecie. My będziemy na bieżąco informować, co się dzieje, jak świętujemy, do jakich działań Was z tej okazji zapraszamy. W tym newsletterze, co jest najważniejsze w sierpniu, a w sumie są takie dwa tematy, dwie można powiedzieć okazje do darowizn zakupów, cały czas i mam nadzieję, że jak najdłużej, darowizny od rezerwacji, czyli Booking.com oraz inne serwisy, które umożliwiają zarezerwowanie noclegu, hotelu czy jakiejś innej formy wyjazdowej. A druga rzecz to sierpień, to jest akcja szkoła, powrót do szkoły, zakupy różnego rodzaju tornistrów, plecaków czy innych rzeczy, które są potrzebne po prostu dzieciakom do szkoły. Być może również jakieś elektroniki czy innych urządzeń. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żebyście śledzili grupę Fundraiserzy Funny Money. Tam znajdziecie bieżące informacje o akcji 3 miliony. Również informacje o materiałach dla organizacji, które zrobiliśmy. Przypominam, adres funnymoney.pl/materiały. Tam znajdziecie dla każdego miesiąca oraz takie bardziej uniwersalne materiały, które pomagają po prostu w promowaniu tej formy wspierania Waszej organizacji. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Hej! I jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem. Pracujemy nad nową wersją przypominajki. Zapraszam Was do tego, żebyście śledzili grupę Fundraiserzy Funny Money, bo będziemy tam niedługo pokazywać Wam, jakie zmiany są planowane w nowej wersji przypominajki. Sposób działania przypominajki się nie zmienia, ale oczywiście udoskonalamy ją, żeby była bardziej niezawodna, bardziej, jak to mówi się po angielsku, bulletproof i przynosiła Wam po prostu więcej darowizn od zakupów. Zachęcam do śledzenia. Chyba już teraz wszystko. Dzięki.